Już po raz drugi na stadionie Unii Racibórz odbył się turniej imienia Zbigniewa Oszka, nauczyciela i wieloletniego trenera podokręgu Racibórz, który zmarł nagle w 2013 roku. Nikt się tego nie spodziewał. 2 lata temu odszedł od nas ojciec, mąż, kolega, nauczyciel i wielki miłośnik sportu. Miał tylko 56 lat. Przyjaciele postanowili uczcić pamięć trenera, organizując turniej piłkarski jego imienia. Na cześć Zbigniewa Oszka zjechało się do Raciborza 7 drużyn. Powstała taka inicjatywa czy pomysł, żeby co roku na pamięć po śmierci naszego przyjaciela zorganizować właśnie taki turniej dla młodzieży. Zbyszek był opiekunem tutaj w klubie, w szkole grup młodzieżowych, trenerem. No i przy pomocy, udziale moich kolegów Janusza Gałązki, Marka Klobuczka, Marka Cyrana powstał pomysł, żeby co roku właśnie tutaj na stadionie Unii w Raciborzu organizować właśnie ten turniej dla tych chłopaków. Turniej odbył się po raz drugi, a już zyskał renomę i drużyny chętnie w nim uczestniczą. To już się zrobił powoli turniej międzynarodowy. Przypomnę, że w tamtym roku uczestniczyły tylko drużyny tutaj z województwa śląskiego. W drugim turnieju już mamy drużynę Banika Ostrawa. Cały czas prowadzimy rozmowy z drużynami z Berlina. Mam już propozycję drużyny SV Sternblitz Berlin, która na przyszły rok w 90% potwierdziła już nam przyjazd. Także powoli to się już taki turniej robi, że zapraszamy wszystkich kibiców i gości, także żeby nas odwiedzali tutaj w Raciborzu na tym turnieju. Będąc na turnieju spotkaliśmy młodego i utalentowanego piłkarza z Chałupek, który obecnie gra w drużynie FC Banik Ostrawa. Jak ci się udało właśnie tam dotrzeć do tej drużyny? Kiedyś mój brat tu grał w Raciborzu i trener od niego tam z Banikiem miał jakieś rozmowy i do Baniku, a tata powiedział, że też mam tam grać. No ja tam poszłem, no i udało mi się tam zostać. O, czyli musisz być dobry. No. A jak ci się tam gra? Dobrze. Podoba ci się, tak? Tak. Chciałbyś może zostać jeszcze w przyszłości takim, nie wiem, znanym piłkarzem? W której drużynie takiej światowej najbardziej chciałbyś grać? W Barcelonie. A kto jest takim twoim idolem? Messi. Aby uczcić pamięć kolegi Zbigniewa Oszka i przyjrzeć się młodym talentom, przyjechał również medalista letnich Igrzysk Olimpijskich w Montrealu z 1976 roku. Forma jest wspaniała z tego względu, że pamięta się o tym człowieku, który odszedł, bo tak to jest dużo ludzi, piłkarzy byłych jak Cieślik, inni piłkarze i jakoś ludzie o nich pamiętają, ale nie ma coś takiego jak turniej, i taki memoriał, który potem przyciąga i mówi nam o tym, że ten facet kiedyś tu był. Teraz Ruch Chorzów zrobił ogromny plus do przodu, że na swoim stadionie umieścił twarze, podobizny wszystkich tych, co w tym klubie cokolwiek ciekawego zrobili. Tu też powinno tak być, bo te dzieci, które przyjeżdżają i ci miejscowi, powinni wiedzieć, że kto to był ten Oszek, co on zrobił dla tej piłki. No i tu taka jest plansza zrobiona i pamiątkowa, no i jest to przefajne. Jak wspominają trenera Zbigniewa Oszka koledzy? Co jestem z różnych okazji na cmentarzu, to zawsze znicz jest kupiony i stoję ze Zbyszkiem i rozmawiam z nim. On wszystko wie, co my tutaj robimy. Ja się cieszę, że jest żona dzisiaj, już była na otwarciu. Danusia, są synowie, Tomek i Sławek, wnukami. To dobrze, że też są. No i Janusz, dziękujemy Ci za to serce, które wkładasz do tego turnieju Zbyszka. No, brakuje go nam. Myśmy, chcę Pani powiedzieć, przez tydzień czasu nie wierzyli z żoną, że jego nie ma, że ja już go nie zobaczę. Jedyne, co pozostaje po człowieku, to pamięć. Dlatego liczymy, że turniej imienia Zbigniewa Oszka będzie się odbywał co roku.